Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś tak trochę z ciemnicy zacznę. Mianowicie chciałbym wam zademonstrować, jak świecą nowe założone na dachu wesemki, lampy wesem. Pokażę też oczywiście w ciągu dnia, jak wyglądał sposób zamontowania. Ja jestem mega zadowolony. Zobaczcie. Tak mamy, tak świecą cztery lampy. To są po 2000 lumenów. Nie pamiętam oznaczenia, ale to gdzieś tam na pewno powiem co i jak, czy tam w komentarzu. Muszę jeszcze je wyregulować. Dwie skrajne chciałbym, żeby świeciły troszeczkę niżej i troszeczkę na boki. Natomiast dwie środkowe chciałbym, żeby świeciły bardziej skupiająco i właśnie do przodu, żeby taki efekt dalszego oświetlenia uzyskać. Uwaga, zapalamy kolejne lampy, czyli na słupkach bocznych. Mamy tak, kolejne lampy pod schodkami. Ciach, następne góra za ciągnikiem i góra na błotnikach, znaczy się z boku. Tak to wygląda, no dla mnie bomba. Dla mnie po prostu jest bomba. No i przy okazji parę ścieżek sobie tutaj chlapnę po rzepaczysku. Ścierniska nie będę ruszał. No oprócz tego przejechania ścieżek, tu mam kurde problem, widzę, znowu mi się przypchał, ponieważ złapał jeszcze to co ja, widzę, że mam problem, złapał to co ojciec kombajnem zgubił. No puść to, o dobra, puścił to co ojciec z mojej winy w sumie zostawił za kombajnem, tą słomę powiedzmy wrzuconą. No mimo wszystko idzie spoko, idzie fajnie. Ściernisko, tak jak mówiłem, zostawię nieruszone, ma popadać, więc niech te samosiewy sobie wschodzą. Ruszymy tylko ścieżki. No i w ogóle mam taką koncepcję na zasiewy pszenicy. Tutaj będzie pszenica, prawdopodobnie będą tutaj poletka pszeniczne jeszcze, ale o tym też jeszcze nie mogę za dużo wszystkiego naraz zdradzić wam. I sposób na uprawę w tym roku mam też troszeczkę inny niż zawsze. Mam nadzieję, że będzie on skuteczny, że to będzie strzał w dziesiątkę. No i tyle. Jak wiecie, tutaj mentor całkiem fajnie nam wyszedł. Ja przynajmniej jestem zadowolony naprawdę na ten rok. Super, naprawdę super. Wracając teraz do lamp. Tak naprawdę mam teraz, policzę, mam na szybko 4 i 4, 8, 10, 12, 12 halogenów roboczych. Full LED, nawet tak to mogę określić. Jo, fajnie, fajnie, ale ścieżkę żeś zgubił. Gdzie tu ścieżka? O, dobrze. Czyli jednak dobrze zauważyłem tą ścieżkę. To jest jeszcze teraz wszystko trzeba wziąć i ładnie poustawiać, jak być miało. O, jakiego dymka puści ładnego. O, pyk. Nie no, jest super. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to co było w Maseju, a to co jest, no jest petarda. Jest petarda. Tak jak mówię, jeszcze te górne, skrajne, troszeczkę na boki jeszcze bardziej, tak żeby ten efekt takiego fajnego oświetlenia był jeszcze lepszy. I będzie naprawdę super. Tutaj jak widać, a myślę, że widać dzięki tym światłom również. O, lisek, chytrusek, ale zdechlak. Ja pierdzielę, to jaka padlina jest. Kurek nie możesz złapać, co, bydlaku? Jest... Ściernisko jest zielone. Ściernisko jest zielone, tutaj rzepak niedesykowany. Troszeczkę zwolnię na zakręcie. Rzepak niedesykowany, więc jest zielenizna. Jest nie dość, że jest zielenizna, to jeszcze mi się tu zapcha. A tak myślałem, że mi się tu zapcha. Te wszystkie chwaściory się pchają. No niestety, to jest minus głębosza. Przynajmniej tego, nie wiem jak reszty. Że zapycha się. Po prostu się zapycha. Gdyby to było stależowane, to nie byłoby tego problemu. Ale że nie jest, no to gdzieś tam te badyle wchodzą. No i szczególnie jak tam właśnie chwasty były, teraz powinno być ok. No i fajnie, mi się bardzo naprawdę podoba, jak ta maszyna robi.
Tutaj teraz na górce jesteśmy, tu jest bardzo ciężka ziemia. Zresztą czuć, zaczyna ciągnik skakać. Widać, że zęby pracują, no a oświetlenie jest petarda, no. Kosztowało mnie to parę złotych. Teraz jeszcze jeżeli chodzi o wyposażenie Maseja, to brakuje mi tylko przedniego tuza. I ewentualnie można by pomyśleć o jakimś dociążeniu tyłu kół, nie wiem, zalaniu, czy może kombinowaniu jakichś obciążników, ale myślę, że jak już byśmy z przodem zawalczyli jakiś fajny tuz do przodu, plus to co ja mam, tam jest ponad 1000, czekajcie, liczyłem, 1100 kilo i tu też mamy taką zarypiastą glinę, aż do samego poprzeczniaka. 1100 czy 1200 kilo mamy z przodu, jakbyśmy to wyciągnęli, nie wiem, strzelam, jeszcze pół metra, jeszcze 80 cm, byłaby petarda. Myślę, że ciągnik już by się inaczej zachowywał. No ale jest co jest, nie ma co narzekać, no. Cały czas wiadomo, jak każdy, ja też mam jakieś tam różne myśli co do wymiany maszyny na jakąś nowszą, lepszą, fajniejszą. Kurczę, ale ten ciągnik ma niecałe 3000 godzin, a wydatków jest co niemiara. No, coś tam może potestujemy, popróbujemy nowego, ale jak na razie no nie widzę możliwości wymiany i tak za bardzo nie widzę sensu wymiany, no. Na razie nie widzę sensu wymiany. Mamy chipa zrobionego, moc jest podniesiona na 215 koni tej mocy nominalnej. No ciągnik sobie teraz daje radę, naprawdę sobie daje radę. Widzicie, no jedziemy 8-7 na godzinę, bo niech nawet puść poślizg koła, niech nawet jedzie 8 z głęboszem na 40 kilka centymetrów. No super, super, oświetlenie, poezja. Brakuje, będzie mi tu jeszcze bardzo brakowało miękkiej osi. No to jest coś, czego się nie da dołożyć, bo to już jest, musiałby w ramę gdzieś tam ingerować w konstrukcję. Ale mimo wszystko, no, myślę, że ciągnik dosyć fajnie już teraz doposażony. No, mógłbym powiedzieć, że drugiego takiego Maseja nie ma na YouTubie. No. Ciekawe, czy to będzie chwytliwy tytuł. I znowu wjechaliśmy w tą glinę mocną. Zęby znowu pracują. No. Ale robi to robotę, naprawdę robi to robotę. To mi się podoba. O. Dobra, nie będę wam przedłużał, to będzie na tyle. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć!